Trezno, Niemcy, wczesny ranek, środa, 14 lutego 1945 roku. Obudziła ją cisza. Nie otwierając oczu, wsunęła powoli dłoń pod sweter. Serce biło, zagryzła wargi, potem mocniej, jeszcze mocniej. Gdy poczuła słony smak krwi, otworzyła oczy. Żyła. Opowiesz mi bajkę? Przyniosę ci za to wody, albo nawet papierosa. Opowiesz? Odwróciła głowę, w kierunku, z którego dochodził głos. Dwoje okrągłych, niebieskich oczu wpatrywało się w nią uważnie. Uśmiechnęła się. Może być ta sama, co wczoraj nalegał. Podniosła rękę i bez słowa zaczęła delikatnie gładzić potargane włosy na głowie chłopca. Bajek nie opowiada się rano wyszeptała. bajki opowiada się wieczorem. Chłopiec nachylił się nad nią i pocałował ją w czoło. Strzępy słomy z jego jasnych włosów opadły na jej twarz, wpadając do oczu i przyklejając się do krwi na wargach. Wiem, ale dzisiaj wieczorem muszę się modlić. Poza tym przez te samoloty nic nie słychać. Lepiej mi teraz opowiedz, zanim umrzemy. Poczuła nagle znajomy ukłucie pod obojczykiem. Tylko Markus mógł powiedzieć coś takiego. No tak, no właśnie, no do diabła, jak tak na marginesie, tak absolutnie nieznacząco, na wdechu, o wiele ciszej niż główne zdanie, prawie szeptem, z nadzieją, że może jednak nikt tego i tak nie usłyszy. Zanim umrzemy. Jak gdyby mówił o gazecie wcale nie tej z wczoraj, ale o tej sprzed tygodnia. Dlatego zawsze wsłuchiwała się w Markusa do ostatniego dźwięku. Nauczyła się tego przed rokiem, gdy razem z Heidi i Heinrichiem kradli czereśnie z ogrodu cajców. Doktor Albrecht von Zeiss miał szklany oko, który zasłaniał owalną, skórzaną przepaską